Pomału już kończymy te spotkania. Jak wam się podobał mecz? Jesteście zadowoleni, że się tu przyszli? Kogo byście chcieli dzisiaj wyróżnić z koszykarzy w tym meczu? Dziękuję. Ale ja mówię na parkiecie, bo na pewno najlepszym zawodnikiem w tym meczu jest Daniel Jarząby. Pseudo Bombi. A numer który? 10. Bombi. Bombi na niego mówią. Kto żoba chłopak? Tego tutaj ci prowadziłeś? Ze Świętochowic. Ze Świąt. Ja. To za twoją namową gantaż on został tutaj wprowadzony, tak? Tak. Jest lepszy od ciebie? Ja myślę, że tak. Ja. Graliśmy dużo razy, jeden na jeden. Dwie minuty do zakończenia spotkania. 49-26. Bardzo niski wynik. Czasami, zazwyczaj tyle punktów to zdobywają do przerwy drużyny. Paulowa Pustelnik. Tutaj po drugiej stronie rodzice, dziadkowie, wujkowie. Serdecznie was witam. Jak sądzicie, bo bardzo niski wynik jest tego meczu, czy tu taka słaba skuteczność, jest nieporadność w ataku, czy tak dobra obrona? Panie Adamie, dobry defense, nie? Popatrzmy na ten defense Pogoni teraz. Faulował Ucherek. Chłopcy dopiero w przyszłym sezonie zaczną grać, bo jak to mówią, ten młodszy kadet to jest taki przejściowy okres. A tak naprawdę to zaczną w przyszłym sezonie grać o Mistrzostwo Śląska. Ale chciałbym, żeby 50 punktów chociaż było w tym meczu. Patrz! Tak ładnie poszedł ta ósemeczka lewą ręką, nie? Elegancko. Jeszcze tu mamy paru kibiców, serdecznie witamy. Także, że co tu więcej powiedzieć. Zobaczymy, co teraz za akcja będzie. Ucherek, Pustelnik, Ucherek, rzucaj! Nie. Bubisz. Pa, wciepnął, brawo! Dwadzieścia pięć sekund hopsy. Ciepcie jeszcze coś. 51 do 30. Ustaw się do rzutu. Dziewięć. 8 sekund. Ty się nie umiesz ustawić na pozycję. Łazisz i patrzysz. Ustaw się każda pozycja. Wyjdź do w tym i ci podają. Ruch. Ruch. Pięć, cztery, trzy, dwa, rzuć! Koniec meczu, 51 do 30, wygrywa Pogoń Ruda Śląska. Przypominam, jest to finał C, czyli rocznik 97, młodszy kadet, walka na Śląsku o miejsce od 18 chyba do 23. Jeszcze Gancy idzie na rewanż. Przed chwilą ze mną przegrał. Chcesz rewanż? Ale jak przegrasz teraz ze mną na osobiste, to będziesz mi już wisiał tym. Dwa ciok. Nie ma czegoś takiego jak rzuty osobiste, tylko są rzuty wolne. Dobrze, pokaż jak potrafisz rzucić. Gdyby dzisiaj ten chłopak grał, to by może się tu skończyło.